Punkt K jest środkiem odcinka JL. Oznacza to, że odcinek JK jest przystający do odcinka KL. Mają one dokładnie taką samą długość. I wiemy, przynajmniej takie jest założenie, albo warunek, że długość odcinka JK wynosi 8x minus 8. Czyli długość tego odcinka wynosi 8x minus 8. Wiemy też, że długość odcinka KL wynosi 7x minus 6, czyli długość tego odcinka to 7x minus 6. Do wyznaczenia długości odcinka JL, czyli długości całego tego odcinka, potrzebna jest nam znajomość wartości x. Jeżeli będziemy znali x, to będziemy w stanie wyznaczyć długość tego odcinka i długość tego odcinka. I albo pomnożymy razy 2 długość jednego z nich, albo dodamy ich długości, i będziemy znali długość odcinka JL. Wyznaczmy zatem x. Ponieważ punkt k jest środkiem odcinka JL, to ta długość jest równa tej długości, czyli 8x minus 8 równa jest 7x minus 6. I jeszcze raz, skąd to wiemy? Wiemy, bo w treści zadania powiedziane jest, że punkt k. Jest środkiem odcinka JL. To jest środek odcinka JL, czyli ten odcinek ma tę samą długość, co ten odcinek. Albo inaczej, 8x minus 8 równe jest 7x minus 6. No to teraz trochę algebry. Jak to równanie uprościć? Możemy na przykład wszystkie wyrażenia z x przenieść na jedną stronę, na przykład na lewą. Odejmiemy w tym celu 7x od obydwu stron, minus 7x. I minus 7x. Jeżeli równocześnie chcemy, żeby wszystkie stałe, albo inaczej wyrazy wolne, znalazły się po drugiej stronie równania, to musimy dodać 8 do obydwu stron. Tutaj nie będzie wtedy tego minus 8. Plus 8 i plus 8. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Po lewej stronie nie ma już ósemek 8x minus 7x to 1x, czyli x jedynki nie musimy pisać, równa się. 7x też się zredukuje, jak zasada z kwasem, jeżeli uczycie się też chemii. 7x minus 7x to 0x, czyli 0, minus 6 plus 8 to 2. Otrzymaliśmy x równa się 2. Ale to nie koniec. Nie mamy obliczyć, ile wynosi wartość x, tylko mamy wyznaczyć długość odcinka JL. Długość odcinka JL to suma długości odcinków JK i KL. Albo, ponieważ k leży w środku odcinka JL, to możemy podwoić długość odcinka JK i otrzymamy ten sam wynik. Albo podwoić długość odcinka KL i również otrzymamy ten sam wynik. Wyznaczmy długość JL którymkolwiek z tych sposobów. Długość JK równa się 8x minus 8. 8 razy 2 minus 8, bo wiemy, że x równe jest 2. 2 razy 8 16 minus 8 równa się 8. Długość tego odcinka wynosi 8. I teraz, ponieważ to jest połowa długości JL, to ta długość również wynosi 8, czyli długość odcinka JL wynosi 16. Gdybyśmy chcieli dodatkowo upewnić się, że dobrze wszystko obliczyliśmy, to możemy dla sprawdzenia podstawić x równe 2 do tego równania. 7 razy 2 to 14, minus 6 to się równa 8. Jest to dobre sprawdzenie od drugiego końca, czy wszystko się zgadza. Czy długość odcinka KL też wynosi 8? 8 i 8? 16.